Witajcie w kolejnym odcinku MotoNews. Pewnie Was nie zaskoczę, bo jak zwykle mam dla Was najważniejsze informacje ze świata motoryzacji z minionych, tak, 2 tygodni. A co między innymi w dzisiejszym odcinku? Nowe Renault Clio, nowe BMW serii 7 oraz koszta kolizji kolumny rządowej Beaty Szydło. Zaczniemy może od nowej Cliówki. Będzie to już 5. generacja tego modelu i muszę przyznać, że chyba z każdą generacją to auto podoba mi się coraz bardziej. Nowa generacja wygląda na bardzo zwartą, spójną i stylistycznie widać dużo inspiracji większym modelem Megane. Clio, które obecnie jest na rynku, jest drugim najchętniej kupowanym samochodem w całej Europie. Francuzi wierzą, że to przede wszystkim ze względu na jego design. Czy nowe Clio więc będzie miało szansę przynajmniej powtórzyć ten sukces? Sądzę, że tak. Tym bardziej, że auto ma być zdecydowanie przyjemniejsze we wnętrzu, a projektowanie go pochłonęło około 70% czasu projektowania całego auta. Zobaczymy, jak będzie z silnikami, bo jak do tej pory wiadomo tylko o 1-litrowych jednostkach benzynowych oraz 1,5-litrowych jednostkach z silnikiem diesla. Mam nadzieję, że odmiana RS będzie ciekawa. Volkswagen pokazał światu nową, usportowioną wersję Golfa GTI, czyli dokładnie Golfa GTI TCR. TCR jest wyposażony w dokładnie tą samą jednostkę napędową co zwykły GTI, jednak jest ona wzmocniona do 290 koni mechanicznych, a więc o 45 koni mechanicznych więcej niż najmocniejszy GTI, a więc GTI Performance. 290 koni mechanicznych to już blisko terytorium Golfa R-ki. Ale oczywiście GTI wedle tradycji pozostał z napędem naprzód. Przyspieszenie do setki trwa 5,6 sekundy, a więc jak na napęd naprzód, naprawdę nieźle. Cena tej wersji GTI to około 153 tysięcy złotych, a więc całkiem podobnie do swojej konkurencji, takiej jak chociażby nowe Megane RS Trophy czy nowy Civic Type R. Ale ten Golf ma pewien zasadniczy problem. A mianowicie taki, że 7. generacja na rynku jest już od jakichś 7 lat. Co przekładając na słownik motoryzacyjny oznacza wieczność. A kto kupując nowy samochód i wiedząc, że już niedługo najprawdopodobniej pojawi się w kolejnej budzie, kupi tą starą budę? No ja nie. Nie wiem czy ty, bo ja nie. Ja kupię. Johnny, ty nie masz hajs. Nope. Dobra, skoro już lecimy tak nowość za nowością, to przejdźmy może do tematu tytułowego dzisiejszego odcinka. A więc nowe BMW serii 7. Dobra, może nie takie całkiem nowe, a odświeżone. Natomiast przejdźmy do różnic w stosunku do poprzedniej wersji. Nie z tyłu, nie, felgi też nie, z boku nie, no to tak, z przodu. Myślę, że już to widzicie. Te ogromne nerki. I tak jak chwali się BMW, 40% większe niż w obecnej generacji. No k***a. Napiszcie proszę w komentarzach, czy według Was coś takiego wygląda spoko, bo według mnie to wygląda po prostu komicznie. I dysproporcja pomiędzy wielkością nerki a wielkością lampy jest tym bardziej widoczna, że nowe lampy są zdecydowanie węższe niż te w starej wersji. Cała reszta w sumie mi się podoba, tył jest w porządku, nowe cyfrowe zegary w sumie też, nawet pomimo tego, że są w kształcie nerek, ale serio, ten przód to moim zdaniem bardzo kontrowersyjny temat. Napiszcie bardzo Was proszę w komentarzach, czy według Was to wygląda spoko, bo ja już sam nie wiem, czy ze mną wszystko jest ok. Tobie wszystko jest ok. A teraz tak nieco nawiązując do tematu BMW serii 7, wracamy do kolizji konwoju rządowego, który miał miejsce w październiku 2018 roku w Imielinie. I o tej kolizji w sumie już Wam kiedyś opowiadałem. W mediach podkreślane było, że to była tylko niegroźna stłuczka. Trochę potłuczone lampy, jakieś popękane zderzaki, nic poza tym. W kolizji ucierpiało Audi Q7 oraz właśnie BMW serii 7. I wiecie na ile zostały wycenione naprawy? Przygotujcie się. Uwaga, 135 115 zł i 68 groszy. Niewielka część spośród tych kosztów zostanie pokryta poprzez 3-miesięczne wynagrodzenia funkcjonariuszy, którzy akurat wtedy kierowali tymi samochodami, natomiast cała reszta pójdzie z budżetu Służby Ochrony Państwa. Z budżetu Służby Ochrony Państwa, czyli z mojej kieszeni, z Twojej kieszeni Mateusz i z Waszych kieszeni, drodzy widzowie. A
A, no i jakby ktoś pytał, to nie, te warte po kilkaset tysięcy złotych samochody nie posiadały polisy AC. I na tej informacji jeszcze nie kończymy Motoniusa, ponieważ teraz chciałbym Wam powiedzieć o nowym modelu, który Kia planuje wprowadzić na rynek. Będzie to czwarty model z gamy modeli Ceed. Tak, czwarty, ponieważ jak do tej pory mamy już hatchbacka, kombi oraz Proceeda. Co? Zdjęcie. Proceeda, na którego to prezentacji mieliśmy okazję być w Barcelonie. Teraz natomiast na targach w Genewie zostanie zaprezentowany nowy model X-Ceed. Auto będzie wielkościowo czymś pomiędzy Stonikiem i Sportage'em. Sportażem, Sportage'em, Sportwiekiem, nie wiem, nie mam pojęcia jak to się wymawia, nieważne. Natomiast czy Kia X-Ceed odniesie sukces na rynku? Tego niestety nie wiem, jak to powiedział Bartek Papliński, nie wiem, bo nie wiadomo jak to auto na razie w ogóle wygląda. I na tym już serio kończymy dzisiejszy odcinek Motonews. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się to BMW serii 7 z tym wielkim grillem, bo to jest temat, który mnie naprawdę mega nurtuje. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi nowymi produkcjami, to zapraszam na naszego Instagrama. Dzięki wielkie i siema! Jak tam, Johnny, nagrałeś coś w końcu u siebie? Wiadomka! To weź pokaż, co tam masz nagrane. Ponieważ teraz chciałbym Wam powiedzieć o nowym modelu, który Kia planuje wprowadzić na rynek. Johnny, przecież to jest totalnie nie do wykorzystania. 5 lat się uczysz jak nagrywać i wszystko to jak krew w piach.